Tak, tak, tak. Co? Może pójdziemy dzisiaj potańczyć razem? No, ale przecież nie jesteśmy razem. No to nie wiem, może pójdziemy potańczyć wspólnie. W poniedziałek? Dzisiaj jest poniedziałek? Mhm. 11. Coś się stało? Nie, nie. Nie, tylko wczoraj zapomniałam tabletki, nie? Ale luz. Jak zapomniałaś? Normalnie. No tak się czasami zapomina, nie? Nie, ale dzisiaj wezmę dwie, wiesz, spoko. Ej, ale Tomek... Przecież ja nie zajdę w ciążę, żeby cię usilić, ja to kontroluję. Jaką ciążę? Czy ty jesteś poważna? Dlaczego ja cały czas muszę wszystkiego pilnować? To był żart. Naprawdę, przepraszam cię. Świetny. Nie, głupi, przepraszam, naprawdę. A, głupi. Naprawdę. Żartujesz. Przepraszam. A ja nie żartuję! Halo? Że co? Co ty zwariowałeś? Nie idę. No, ja widzę, że ty nie możesz beze mnie żyć. No ale co, dlaczego? Dlaczego? No, dzwonisz do mnie w środku nocy. No, ale nie dzwonię dla przyjemności. Dobrze, a nie możemy z tym poczekać do rana? No nie, no, ja rano nie mogę. A czemu nie możesz? No nie mogę, no po prostu, nie wiem, nie mogę, nie twoja sprawa.
Wiesz co? Nie róbmy tego. Będzie co ma być. Wracajmy do domu. Idziemy? Zapraszam. Kiedy odbył się stosunek? Dobry wieczór. Pięćdziesiąt dwie godziny temu dokładnie. Pani chłopak dzwonił, ale przyjść trzeba osobiście, nawet w środku nocy. On się tak przedstawił? Pani rozumie, że to już nie jest czas na środki antykoncepcyjne? Ja rozumiem. Bo to był taki nieszczęśliwy wypadek. Gumka pękła? Nie. Tabletki pani zapomniała? I tak i nie. No dobra. Jaki tu mam wpisać powód? Stosunek nieprzerywany. Ciąże były? Nie. Dobrze. Wypiszemy pani taki lek. I proszę to przyjąć jak najszybciej. Do widzenia. Słucham. Dobry wieczór. Poproszę witaminowe żelki. Dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dorosłych. Proszę. I jeszcze to poproszę. Dziękuję, dobranoc. Reszta. Mam coś dla ciebie. Wiesz, może być za późno, nie? Super śmieszne. Jezus, wyluzuj, matko. Ej, idę po drugiego, chcesz? Chcesz zjeść dwa hot dogi w środku nocy? No tak, a co? To żebyś miał grubą dupę. No chwała Bogu, że ty masz ogromne jaja. Olaj zapalary, ja nie mam zapalary, kurwa, rycz. I, chodź o kodę, witaj do ucie, to kurwa, a. Principessa. Do ciebie, złotko, mówię. Ej, chłopaki, macie fajkę? Chcesz grubasa? Może być. To ja mam. Co robisz, principessa? Gdzie będziesz? Anka! Rozmawiam! Kto to jest? Kolega. Taki kolega to nie kolega, principessa. Idziesz z nami na melanżyk? Chodź, potańczymy coś. No chodź, principessa, nie opieraj się, daj spokój. Anka!
Principessa! Do ciebie, złotko, mówię. Chcesz grubasa? Proszę wejść. Anka! Kto to? Kolega. Taki kolega to nie kolega. Patrz, jaki mamy fajny kolega. Popatrzymy, potańczymy. Pojedziesz z nami, będzie fajnie, zobaczysz. Aniu, mógłbym prosić cię na chwilę? Co się kurwa lamu się wpierdala? No chodź. Nie, dobra, dzięki. Pierdolony. Wbiło ci tyfikę, żeby to ja dostanę kurwa, chodź. Co się kurwa jeszcze patrz? Dla pana. To jeszcze jednego hot doga poproszę. Może pan to zrobić trochę głośniej? Dobrze się bawisz? I'm dancing with her, so I said, girl, I'm gonna take you home. So we took a taxi and I spent all my money because Dobra. She worked in a suburb far away. Okay. Then I tried to kiss her, only połykam, to kiss tak? her, but it wasn't a good idea. Cause Patrz. Instead of a kiss, I got some vomit on my jacket and my hair, my shoes. Oj, pan sobie nie chcesz popatrzeć. Ale dlaczego nie tutaj? No właśnie tutaj, ale co? No wiesz, no rachu ciachu i po strachu, nie? Tylko poznajmy to, zaznajomy się z tym, czym to jest, co mi grozi. Co to tak naprawdę jest? Co to jest? O, jest napisane, co to jest. Tabletka 1500 mg jest metodą antykoncepcji w przypadkach Dobra. Nagłych. Nie, poczekaj, to jest ważne. O, często występujące działania niepożądane. Krwawienie. Uwaga! Tkliwość piersi, biegunka, zawroty głowy. Fuh. Dużo tego, nie? No ale co, połykam, no. Tu. Zdrowie. Weźmie do domu. Idziemy do mnie. Sosy jakie? Do mnie. A jakie pan ma? Musztarda, ketchup, tysiące wyspy. To ketchup i musztardę. O, tylko nie tak dużo, żeby tak jak pan wciśnie tą parówkę, żeby mi się to nie wylało. Dziękuję.
had a party in this big old house where I didn't know anyone. She was lying on the sofa with a bottle in her hand and it looked like she was sleeping. And just as I walked by, she opened her eyes and looked at me and said, she said, come dance with me. She said, come dance with me now.